Załatwię to. Zgoda. Załatwię to. Witajcie, dzieci Ilmatera. Jak się dzisiaj czujecie? Miło mi to słyszeć. Tak wielu młodych ludzi cierpi dzisiaj niepotrzebnie. Żyją w tępym bólu, dryfując dumnie pod falami, nigdy nie pojmując rozkoszy, która stanie się ich udziałem, gdy otworzą swoje serca na Ilmatera. Chyba masz rację. I tak ta cała farsa z bólem przestała mnie już bawić. Wygląda na to, że moja kampania tutaj potoczyła się swoim torem. W każdym razie czas było zmienić miejsce postoju. Po wiekach mozolnie kleconych przemów i władczych rojeń Ixunomai miłą odmianą jest usłyszeć takie zwięzłe groźby ze strony wroga. Dziękuję za pozbycie się jej. A tak przy okazji, jej przemowy były dość męczące. I tak źle znosiła porażki. Jedyną przeszkodą na mojej drodze do zdobycia tego terytorium była Ixunomai. Pokonawszy ją, usunęliście najpoważniejszą przeszkodę mojej kampanii. Jak już wam zapewne wiadomo, moje przybycie do tego świata było wynikiem walki ze starym wrogiem. Zostałem wygnany z mojej ojczystej sfery, gdy moja vendetta na Ixunomai, jak powiedzieli moi przełożeni, wymknęła się spod kontroli. Od razu wiedziałem, że Ixunomai podąży za mną do tego świata. Poza tym, czym są tysiące lat i miliardy mil dla starych przyjaciół? Szukałem bazy operacyjnej, w której mógłbym zacząć budować potęgę militarną. W trakcie poszukiwań usłyszałem, jak coś woła do mnie z odległego lodowca. To był Crenshinibon. To artefakt tak stary, że ja wyglądam przy nim młodo. Odłamek kryształu o tak wielkich mocach magicznych, że w porównaniu z nim klejnot serca Skuldahar jest tylko dziecinną zabawką. Samo jego posiadanie sprawiło, że potwory zamieszkujące tę ziemię porzuciły swoje siedziby i odnalazły mnie. Ma zbyt wiele innych mocy, aby je wymieniać. Pomimo faktu, że odłamek posiada trochę zbyt władczą osobowość, nasze plany są zbieżne. Co do moich oficerów, łatwo było ich znaleźć. Wszyscy chcieli przyłączyć się do mnie, oprócz nieszczęsnego, naiwnego brata Perdiema. Przebranie czcigodnego brata było idealne do podróżowania i zbierania informacji w Dolinie Lodowego Wichru. Łatwo było przyjąć ten kształt. Informacje z głowy Perdiema pozwoliły mi uczynić tę rolę barwną. Wszystko potoczyło się dobrze, dopóki ten denerwujący Arundel i wasz dobry znajomy świętej pamięci Hrodgar nie postanowili zbadać źle maskowanych działań Ixunomai w Smoczym Oku. Gdyby ta idiotka działała trochę bardziej skrycie, nikt niczego by nie podejrzewał. By wyprowadzić w pole Ixunomai i zamknąć Dolinę Lodowego Wichru, użyłem Crensinibona, by zamrozić przełęcze. Niestety nie na tyle szybko, by przeszkodzić bandzie Hrodgara w rozpoczęciu poszukiwań. To na mój rozkaz Krek Śnieżnobrody i jego olbrzymi wywołali lawinę, która zabiła Hrodgara, Akalię i resztę tych głupców. Później nie zwracałem uwagi na to, co robiliście, dopóki nie zabraliście Ixunomai klejnotu serca. Myślałem, że Arundel był jedyną osobą zdolną posłużyć się klejnotem. Zabiwszy go, sądziłem, że zagrożenie minęło. Nie spodziewałem się, że zabierzecie klejnot do Larela w odciętej dłoni. Bardzo sprytnie. Na nieszczęście wasze poczynania od tamtej pory były niekonsekwentne. Podczas waszej przedłużającej się podróży przez Górną Głębię, Ząb Wielkiego Gada i Dolną Głębię, zbierałem siły gdzie indziej. Koło Easthaven, dokładnie mówiąc. Jak więc widzicie, zniszczenie moich sił tutaj odbiera mi tylko zapasowe wojska, których mógłbym użyć w czasie podboju doliny. Dobrze, że nie możecie zobaczyć teraz Easthaven. Załamalibyście się, widząc, jak łatwo burzy się domy i wysadza świątynie. Wszystko, co zrobiliście, było bezcelowe. Jam jest początkiem i końcem tej historii. Ja i tylko ja określę, jak ona się skończy. Żegnajcie. Bogowie, dajcie siłę. Nadchodzę na własną przygodność. Niedługo zapadniesz w wieczny sen. Wiele już nie zdziałają. Bogowie, dodajcie mi siłę. Do boju. Zajmę się. Wiele już nie zdziałają. Ten jest twój. Tym razem czyny muszą przemówić głośniej niż słowa. Kapłan Ilmatera, potykając się i skręcając z bólu, parł wciąż do przodu. Nagle złapał się kurczowo za pierś, jak gdyby śmiertelnie ranny. Z kryształu zawieszonego na szyi kapłana zaczął emanować lekki blask. Nagle całą jaskinię ogarnęła eksplozja oślepiającego światła. Kiedy światło w końcu znikło, nasi podróżnicy zdali sobie sprawę, że w jakiś tajemniczy sposób opuścili ciemne korytarze głębi Dorna. Ku swemu zdumieniu odkryli, że znaleźli się z powrotem w Easthaven. Nie była to już ta sama senna wioska rybacka, z której wyszli nie tak dawno temu. Miasto znalazło się pod wpływem potężnego czaru, który spowodował, że pozostałości roztrzaskanych domostw zostały uwięzione pod masywną, lodową pokrywą lodu. W samym centrum zagłady, tam gdzie kiedyś stała świątynia Temposa, pojawiła się ogromna wieża z kryształu. mogę pomóc? Nie ma sprawy. Zrozumiałem. Do boju. Postaram się skrócić te cierpienie do minimum. Już się robi. Zgoda. Zrobione. Do boju. Ten jest moja. Ty wracasz z powrotem do Easthaven. Modlę się, by nie było za późno. Tak, olbrzymy sprowadziły mnie do świątyni. Chciały mnie złamać, zmusić, bym usunął magiczne zabezpieczenia. Tak, jeśli ją otworzą, wtedy wszyscy będziemy przeklęci. Poquelin. W szeregach jego armii znajdą się wszelkie piekielne istoty. Fejrun zostanie zniszczony. Pozwól, że pokażę ci znak. Lód topnieje pod pewnym symbolem. Skrzyżowane dłonie, krew na nadgarstkach. Dzięki niemu powinno ci się udać otworzyć tę wieżę. Ja przyjdę później, jeśli zdołam. Jestem! Jakieś rozkazy? Zgoda. Niedługo zapadniesz w wieczny sen. już się robi. Jestem. Już się robi. Udało ci się dostać do środka, jak widzę. Spróbuję otworzyć przejście do skały Jerroda, ale te glify pochodzą od samego Tempusa. Nie wiem, czy dam radę. Jeśli chcesz pomóc, to możesz wejść na górę i sprawdzić, czy do skały Jerroda nie prowadzi jakaś inna droga. Jakieś rozkazy? Zrobione. Zrozumiałem. Mogę pomóc? Jak mógłbym się przydać? Gotów. W czym mogę pomóc? Aha. Mogę pomóc? Gotów. W porządku. mogę pomóc? Jestem. Mhm. Jakieś rozkazy? Do boju. Nadchodzę. Przygotuj się na piekło, draniu. Zajmę się tym. Staram się załatwić to szybko. Ku zwycięstwu. Przygotuj się na piekło, draniu. Wiele już nie zdziałają. Tym razem czyny muszą przemówić głośniej niż ku zwycięstwu. Załatwię to. Wstyd, że musimy uciekać się do przemocy. Ku zwycięstwu. Do boju. Wiele już nie zdziałają. Ten jest mój. Wiele już nie zdziałają. Już nie żyjesz. Jak mógłbym się przydać? Słucham. Załatwione. Zrozumiałem. W porządku. Zrozumiałem. Gotów. W porządku. Znowu wy. Podziwiam wasz upór, ale teraz musicie pogodzić się z tym, że nie można mnie już powstrzymać. Ucieknę? Zapewniam was, nie mam takiego zamiaru. Już dawno skończyłbym z wami w głębi Dorna, gdyby nie to, że inna była wola Crenshinibona. Nie obchodzą mnie spostrzeżenia waszych słabych umysłów. Odłamek jest dla mnie tylko narzędziem. Użyłem jego mocy, by zrealizować moje plany i zyskać przewagę tam, gdzie jej wcześniej nie miałem. Jestem jego panem. Proszę, nie obrażaj mnie tak oczywistymi kłamstwami. Zwodzenie jest delikatną sztuką i nie powinno być praktykowane przez kogoś tak niezdarnego i niedoświadczonego jak ty. Daruj sobie te puste groźby. Żyjecie tylko dlatego, że chcę mieć świadków tej historycznej chwili. Patrzcie! Krąg się zamknął! To, co zostało przerwane tak dawno temu, stało się ponownie. Wrota do niższych sfer stoją otworem. Teraz moi pobratymcy mogą dowoli plądrować ten świat z jego nieśmiertelnych zdobyczy. Wkrótce szeregi armii wojny krwi powiększą się o tysiące nowych dusz. Stój, Poquelin! Do zwycięstwa potrzebne ci będzie dzisiaj coś więcej niż przechwałki. Skała Jerroda? Ja nigdy jej jeszcze nie widziałem. Zabezpieczenia rozpadły się, gdy poczułem w sobie tempusa wzywającego mnie do walki. Wiem już teraz, co muszę zrobić. Co Jerrod musiał zrobić. Opowieść o skale Jerroda to lekcja o poświęceniu. Poświęcić siebie samego, aby inni mogli żyć. To był wybór Jerroda. Zrozumienie szlachetności takiego czynu zajęło mi wiele czasu. Zbyt wiele. Głupcy! Myślicie, że mnie tak łatwo pokonacie? Kapłan jedynie odsunął to, co nieuchronne! Wciąż posiadam zdolność otwierania portalu. Ponowne otwarcie wrót jest tylko kwestią czasu. Dobiegł końca? Dobiegł końca! Wręcz przeciwnie! Mój czas dopiero się zaczął! Zgoda. Wiele już nie zdziałają. Tak? Chętnie. Jakieś rozkazy? Zrób oczywiście. Słucham. Tak mógłbym się przydać. Tak, dobrze. Gotów. W porządku. Jestem. Wiele już nie zdziałają. Wieczny sen. Jakieś rozkazy? W końcu pokonany demon zwalił się z hukiem na ziemię. Jego upadek zatrząsł ścianami podziemnej komnaty. Radość bohaterów nie trwała jednak długo. Wraz z unicestwieniem wroga, który leżał teraz zdruzgotany na ziemi, zniszczona została moc odłamka. Wkrótce towarzysze poczuli, że forteca zaczyna się rozpadać i zaczęli zbierać się do ucieczki. Ledwie przemknęli przez sekretne przejście. Wieża runęła na ziemię, roztrzaskując się na miliony kawałków. Triumfująca drużyna poszukiwaczy przygód stała pośród ruin, rozkoszując się chwałą ostatecznego zwycięstwa. A kiedy o świcie pierwsze promienie słońca zaczęły skrzyć się na porozrzucanych fragmentach kryształowej wieży, na spokojną, jak kiedyś, wioskę Easthaven zaczął padać drobniutki śnieg. I tak oto kończy się ostatni rozdział mojej opowieści, w której dobro triumfuje nad złem. Odbudowanie Easthaven nie zajęło mieszkańcom wiele czasu, a na miejscu zasypanego portalu wkrótce stanęła nowa świątynia ku czci Temposa. Co do pokonanego demona Belhifeta, pobitego na pierwszej sferze, to został on wygnany z powrotem do otchłani piekieł, gdzie marniał przez wiek cały, katowany wspomnieniami swoich błędów, wyczekując z niecierpliwością dnia, w którym będzie mógł powrócić do Fejrunu, by wziąć odwet.